Cześć, witajcie. Jak zwykle chaotycznie i spontanicznie, znowu z komputera warsztatowego. Dzisiaj Wam pokażę, jak się aktualizuje program rozruchowy w Linuxie, który się nazywa GRUB. Przechodzimy do działania. Oczywiście widzicie pewną zmianę, że jest tu Linux Ubuntu, a nie Fedora Workstation. Powiem Wam tak, że reinstalowałem system z powrotem na Ubuntu, dlatego że potrzebowałem pewnych narzędzi, których Fedora po prostu nie miała. A one mi są potrzebne. No to zaczynamy. Wiecie, jak się pisze jedną ręką, to też nie jest fajnie. Wpisujemy sudo update myślnik grub. Enter. Potwierdzamy hasłem. I się zaczyna aktualizacja. Dobra. Po zrobieniu aktualizacji najlepiej przeprowadzić aktualizację i update całego systemu. Jedziemy. Poszło. Jedziemy dalej. Bym się pierdolnął. Poszło. I zrobione. I teraz co trzeba zrobić, to zrestartować komputer. I zaraz zobaczycie, co się będzie odpierdalać. Wiecie, miała być tu Fedora, ale po prostu ja potrzebuję większych możliwości. Po pierwsze, wiecie, ten komputer to nie jest stacja robocza jak Dell albo HP Z8 coś tam z 2012. Tylko to jest normalny komputer, więc tutaj Ubuntu będzie jak znalazł, a potrzebuję po prostu systemu, który jest bardziej elastyczny. A tu mamy Fedora Workstation, która jest po prostu zamknięta trochę na pewne programy, których ja tutaj używam. I widzicie, jak się szybko uruchomił. No. A zobaczymy. Weźmiemy sobie ten. No oczywiście zawsze się pewnie pomylę z tym. Tak, jak zwykle. Ja się zawsze z tym mylę. No ale to właśnie. Właśnie po to ktoś wymyślił, żeby można było sobie. O. Pyk. A, nie mamy. No to patrzcie, przynajmniej zobaczycie od razu, jak się instaluje NeoFetch.
Tak. Tak się instaluje NeoFetch. Widzicie? A teraz pojedziemy do góry. Skopiujemy sobie tą frazę, tylko NeoFetch. Pyk. Z powrotem jedziemy na dół. Magia Linuxa. To jest piękne. Dziękuję. Macie widoczne. Ubuntu 20.04.4 LTS. I mamy tutaj procesor AMD FX 8320, 8-rdzeniowy. Nvidia Quadro FX 580 i pamięć 12 GB RAM. Czego więcej tu potrzebać? Potrzeba było, a nie potrzebać. Tak to jest, jak człowiek się myli. Dobra. Pokazałem wam wszystko. To by było na tyle. Piorun Elektryk. Nie ma rzeczy niemożliwych. Dzięki moi widzowie, że jesteście ze mną na kanale. To dużo daje dalszych pomysłów i różnych głupich eksperymentów z komputerami, jak zresztą widzicie. Fajnie było. Życzę wam miłego dnia i się trzymajcie. Do następnego filmu.